Dobry wieczór, jak ja lubię te nasze spotkania. Dzisiaj nie mogłam się doczekać, tak naprawdę od rana. To dla mnie wielka frajda, ogromna przyjemność i naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że się połączyłam z dobrego profilu, czyli z mentalistowego, a nie z Beata Sadowską Official, ale myślę, że tak, bo czasami mi się myli, taka prawda. Zanim, bo jeszcze mamy 2 minutki do 21, za chwilę na pewno tu zobaczymy górską mamę, czyli doktor Gosię, czyli Małgorzatę Jachacz-Łopatę. A o, proszę, już jest. No ja tu nic nie muszę mówić, już pojawisz. Za chwileczkę się pojawi Gosia. I bardzo się z tego cieszę. Ja się poznałam z Gosią na konferencji prasowej. Już wtedy, o, jesteś, dobry wieczór, cudownie. I już wtedy muszę przyznać, że tak mnie ujął, taki spokojny, kojący, łagodny głos. Nieprawdopodobny spokój z ciebie, Gosiu, bije i za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja jeszcze tylko przedstawię ci, którzy znają Gosi. Gosia jest współautorką książki, która mnie oczarowała. A ja mam różnie z książkami, które dostaję na konferencjach, tak sobie myślę, no dobra, zajrzę. I zaczęłam czytać, no i nie mogłam się oderwać, taka prawda. Fantastyczna książka, Gosia jest współautorką. Wdech, wydech, jak dodać otuchy ciału w stresie. Idealna na te czasy, kiedy stres towarzyszy nam tak naprawdę na co dzień. O tej książce też dzisiaj porozmawiamy, bo naprawdę warto i myślę, że ta książka wielu osobom może pomóc. Gosia jest fizjoterapeutką, jest górską mamą, która kocha biegać i maszerować albo solo, albo z dziećmi, nie tylko po płaskim. Więc bliska memu sercu, bo wszystko, co lubisz, to jest jak najbardziej moja historia. Gosiu, w takim razie zaczynamy, bo już, o, idealnie, 21 wybiła, ja tu się rozgadałam. Czy kobiety stresują się inaczej niż mężczyźni? Myślę, że tak. I to jest właściwie podstawa naszej książki, ponieważ bardzo często mówimy, o co ci chodzi, dlaczego się tym tak przejmujesz, dlaczego się martwisz, i częściej te komunikaty padają z ust mężczyzn wobec kobiet i bardzo często się w jakiś sposób, no może trywializuje nasz sposób przeżywania. Natomiast no, on wynika z naszej fizjologii, a też jakby znajomość mechanizmów, które doprowadzają do pewnych reakcji emocjonalnych, a później też fizycznych, daje nam po prostu przede wszystkim siłę i narzędzie do zarządzania tymi przeżyciami, tymi doświadczeniami, które są jakby całkiem fizyczne. To nie dzieje się tylko w głowie. To odbija się na takim bardzo, można powiedzieć, podstawowym, komórkowym wręcz poziomie. Stąd tak, mówiąc krótko, ten kobiecy stres jest nieco inny niż stres męski. I myślę, że może z tego względu być nam troszkę trudniej. A dlaczego my się stresujemy bardziej? Bo badania pokazują, że kobiety dużo bardziej odczuwają stres. Jakby więcej sytuacji ten stres wywołuje i on jest mocniejszy. Przede wszystkim pewne neuroprzekaźniki w naszym ciele produkują się, są produkowane, a może w ten sposób, w nieco innej proporcji. Mamy na przykład na wejściu mniej serotoniny. Pewnie wszystkie kojarzymy serotoninę z powiedzeń typu zjedz czekoladkę, to ci się podniesie serotonina. My jakby syntetyzujemy jej troszkę mniej. W rezultacie już brakuje nam troszeczkę tego paliwa w momencie, kiedy jakaś sytuacja wymaga zareagowania, zarządzenia. Co więcej, nasze ciało nie jest jakby fizycznie stworzone do przetwarzania non-stop napięcia. Zabieramy sobie to paliwo, mamy na myśli tutaj cholesterol, który będzie jakby bazą do budowy hormonów, neuroprzekaźników, z innych puli. To tak jakbyśmy miały konto oszczędnościowe na różne cele i musiały wszystko przelać na cel awaria. Nie starcza nam wtedy na cykl, na płodność, na rytm dobowy, na takie normalne funkcjonowanie psychiczne. Zaczynamy żyć na kredyt w tych obszarach i do pewnego czasu da się to maskować. Do czasu oczywiście. Aż nie... No właśnie, aż już jest taki problem, że pojawia się taka kobieta u ciebie w gabinecie i mówi, o, ja tutaj coś podniosłam i nie podniosłam głosów, a tutaj to mam od pracy, a tak naprawdę okazuje się, że... Okazuje się, że są już to wtórne skutki stresu przewlekłego,
czyli stresu, który trwa miesiącami. To nie jest też tak, że stres przewlekły jest wydłużoną formą stresu ostrego. To są zupełnie dwa inne typy i zaraz trochę więcej o tym powiem. Natomiast stres przewlekły często wynika z miesiącami, może tygodniami trwającego przeciążenia albo czynników, które na nas działają, a postrzegamy je jako przeciążające na nasz organizm, które zaczynają obciążać jakby już nas coraz bardziej, może powiedzieć, strukturalnie. Czyli jakby te wszystkie napięcia od mentalnych powoli przechodzą. No, nie jesteśmy odciętymi elementami ciała. My jesteśmy całością, czyli nawet myśl o tym, że uderzyłam się albo za chwilkę muszę zrobić coś, co wiem, że będzie wymagało wysiłku, powoduje już u mnie jakieś wstępne napięcie. Tak działa nasz organizm. Jeżeli zaraz będę chciała wstać i po coś sięgnąć, moje mięśnie wstępnie się napną. Natomiast to jest normalne, to jest moje ciało sterowane przez mózg, wyćwiczone pewnymi odruchami, nawykami od dziecka. Natomiast za chwilkę się okaże, że coś mnie zestresowało i równocześnie włączy się cały system napięciowy. Pewnych reakcji, które sobie też w zły sposób mogłyśmy wytrenować, tak? Zacisk żuchwy, napięcie w mięśniach pośladkowych, dnie miednicy, też często problem kobiet, napięcie mięśni brzucha i napięcie w ogóle w obszarze jamy brzusznej, też narządowe. Czyli to jest bardzo częsty problem i wynika z wielu różnych, można powiedzieć, powodów. Nie tylko wynika ze stresu, czasami wynika z choroby. I to napięcie jest jakby jakimś tam już objawem zewnętrznym. Natomiast to zawsze, nawet jeżeli jest objawem choroby, trwając długo, będzie nas wpływało psychicznie. Czyli mamy napięte ciało, nie wiemy, co się dzieje, nasze ciało się broni, nasze ciało tworzy pancerz z tych napiętych mięśni, próbuje się odgrodzić, próbuje przytrzymać, tak na to patrzmy, a nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, więc to, że jakby dotykamy takiego napiętego ciała w jakimś tam momencie, to jest bardzo często już dużo za późno, niż ono powinno być zaopiekowane. I też o tym chciałyśmy napisać z doktorem Danielą właśnie w naszej książce, czyli jak nie dopuścić do takiej sytuacji, jak zapobiec, albo na ile w ogóle nigdy nie zapędzić się w takie zakamarki, czyli móc po prostu reagować na tyle wcześnie, uczyć ciało dobrych reakcji, uczyć siebie też postrzegania pewnych sytuacji, żeby do tych napięć nie dopuścić, a w razie czego szybko je zniwelować. No właśnie, to teraz rozwiewamy te czarne chmury. Na początku nakreśliłyśmy, jak to nasz ciało reaguje, jak my reagujemy, jakby wiele sytuacji może u nas powodować stres. Jak zapobiegać? Mi się bardzo spodobała ta historia od Was z gabinetu, że obie czułyście przemęczone, zestresowane, padnięte pod koniec dnia. Tymczasem okazało się, bardzo prosta zasada i myślę, że bardzo znana wielu kobietom, że pomagamy wszystkim, ale zapominamy o sobie. Dokładnie. My po prostu nie miałyśmy czasu na zrobienie łyka wody, ani zjedzenie obiadu. I jak zaczęłyśmy bardzo dużo pracować, była to wizyta za wizytą. Ja wiem, że często nie wyobrażamy sobie, nie myślimy o tym, że osoba, do której przychodzimy, to też jest człowiekiem, nie jest maszyną. Jest też człowiekiem, który jakby funkcjonuje na tych samych zasadach, co my z naszym problemem. I takie małe zmiany, postawienie termosu albo bidonu na biurku, czyli zawsze między pacjentami jest czas, żeby wziąć łyk wody albo nawet wypicie całej szklanki, albo nawet pół litra, jeżeli była taka potrzeba wody ciepłej najczęściej i zapisanie sobie w kalendarzu porę na obiad. To zmieniło wszystko, czyli jakby znalezienie też takiej fizycznej przestrzeni na nasze potrzeby fizjologiczne, bo często jakby tego nie ma i my wiemy, że kobiety w wielu zawodach z racji pewnych jakby pełnionych obowiązków nie są w stanie wyjść w odpowiednim czasie do toalety, zjeść, napić się. Jest im bardzo trudno o te potrzeby zadbać. Po pierwsze, o tym nie mają kiedy nawet pomyśleć, ale nawet jeśli, to bardzo dużo wymaga ta logistyka. Natomiast my i tak do niej zachęcamy, bo to na takim poziomie fundamentalnym znowu oddala od nas takie sumowanie się tych czynników stresowych, czyli właśnie to, o czym też pewnie za chwilkę porozmawiamy, o chronicznym wyczerpaniu organizmu, czyli to wydaje mi się, że coś, do czego dużo osób dociera jesienią i zimą. Czyli taki stan, gdzie tracimy nasze zasoby w organizmie, jesteśmy przepracowani, jesteśmy niewyspani, czyli jakby kolejne filary zdrowia obalają się w tej naszej, można powiedzieć,
świątyni, jaką jest ciało i strefa psyche i emocjonalna, nie jesteśmy dobrze odżywieni, bo też często praca nie pozwala, jemy w biegu, albo nie mamy już siły zadbać o ten posiłek, kiedy mamy taką możliwość. I jeszcze do tego dochodzą jakieś drobne problemy, często problemy natury nawet emocjonalnej. No i w tym momencie cała nasza piramidka zawalona. Brak ruchu, ciemno, zimno, nie można wychodzić, bo zakazano. I okazuje się, że wszystkie filary zawalone, a my w gruzach. No to odkopujemy jak się. Właśnie, jak się odkopać, jak cegiełka po cegiełce zbudować tę mocną bazę i mocne filary od początku. Ja na przykład, i tutaj jest własna podwórka, bardzo dbam o to. Dzisiaj miałam dzień ogarniania chaty, więc wstałam od rana, a niestety mam tak, że jak już wpadnę w taki wir, to w ogóle zapominam o Bożym świecie, ale wprowadziłam zasadę, zrobię jedną rzecz, potem mam taką małą chwilę dla siebie, czyli na przykład wypiję sobie wodę, albo wypiję kawę, albo przeczytam kawałek książki. I to powoduje, że ja nie jestem, nie czuję się potem, jakbym sprzątała cały dom przed świętami i po prostu wywieszony język i na nic nie mam. Tylko naprawdę nie mogłam się doczekać naszego wieczornego spotkania. I właśnie, a to sobie jeszcze coś przejrzałam w książce, a to coś napisałam, a to właśnie zrobiłam ulubioną herbatę. Drobne, małe rzeczy, to nie musi być nie wiadomo co. Tak jak też na skutek jakby naszych spotkań, bo z Gosią się spotykamy co tydzień na takich konferencjach online, naprawdę, ja jestem wielbłądem, nie piłam wody w ogóle i ja wiem, ja to jestem bardzo mocna, ja wszystko mogę powiedzieć, co ta woda robi, jak ona działa, dlaczego jest potrzebna, dlaczego jest niezbędna. Teoria, a praktyka to u mnie były dwie osobne rzeczy. I uwaga, od ładnych paru dni, codziennie jak wstaję, wypijam przynajmniej, nie na raz, ale tak zanim zjem śniadanie, zanim się rozbudzę, jakieś 600 ml wody. Mało tego, teraz mam tak, że jak wstanę i nie wypiję, to mi tego bardzo brakuje i przed snem podobnie. I to są takie, ja po prostu się lepiej czuję, skóra jest lepiej nawilżona, nie mam tylu zmarszczek. Naprawdę to działa, słuchajcie, genialnie, to jest... My zapominamy, że najprostsze rzeczy, naprawdę najprostsze, są najlepszym lekarstwem. Dokładnie z tego, jak mówisz, i każdy ma do tego dostęp. To nie jest żadna wiedza tajemna. To nie jest tylko dla osób, które są naukowcami albo pracują w konkretnej branży, nie wiem, medycznej, kosmetycznej, czy po prostu miały dostęp do jakiejś tam wiedzy. To jest jakby dla wszystkich. I każdy człowiek, mając ciało, jest w stanie, i będąc jakby świadomy i jakby gotowy do działania, może te kroki podjąć. I to jest tak proste, banalne i może powiedzieć wręcz bezpłatne, bo wiele z tych rzeczy i tak na co dzień robimy, a bardzo mi się zawsze podobała ta myśl, że nie masz czasu na zdrowie, no to przygotuj się i nie masz, szkoda ci na zdrowie, pieniędzy i czasu, przygotuj się na wydatki związane z chorobą. I one są zawsze wielokrotnie większe. My sobie nie przeliczamy kosztów, żal nam czasem poświęcić troszkę czasu na przykład na przestudiowanie listy składników w danym produkcie, wybranie jakby optymalnych. Akurat jest teraz idealny czas na zrobienie zapasów wszystkich możliwych warzyw i zawekowanie chociażby w różnej formie, na przykład gulaszu czy jabłek w formie jakichś tam kompotów. Teraz jest idealny czas, bo jest to u nas dostępne, pochodzi to z naszej rodzimej jakby produkcji, więc jakby to wszystko jest dla nas korzystne i mamy już w tym momencie dużo mniej wydatków, na przykład w dalszej części zimy, kiedy musimy kupować gotowce. To taki jakby malutki przykład. Natomiast jakby warto inwestować w te małe rzeczy, bo pozornie wydaje się to dzisiaj więcej, ale w rezultacie oszczędzamy wielokrotnie w przyszłości na wizyty, na proces leczenia, na rehabilitację, przede wszystkim czas, bo ja też mówię o czasie jako o zasobie takim materialnym. Nie patrzymy na to tak, ale jakby nasz czas, nasza energia to jest no, tak naprawdę pieniądz, więc ten zasób to jest jakby najcenniejsze i jeżeli możemy coś zrobić dzisiaj, a oszczędzić sobie tego czasu, a poświęcić go na przykład na takie miłe czynności jak ty dzisiaj, na takie wynagradzające przerywniki, no to warto. A jeszcze jakby nadmienię, bo czasem myśl o nagrodzie już daje nagrodę. I to jest dokładnie, to jest związane z sekrecją, z wydzielaniem dopaminy. Czyli mamy taki cudowny hormon, który jeżeli tylko sobie wyobrazimy, że w nagrodę za dzisiejsze
Ja na przykład dzisiaj zaprawiałam, bo dostałam zapas warzyw od mamy. Za dzisiejsze zaprawianie siądę sobie sama z książką przez godzinę w wannie na przykład. No to już oczywiście dostałam tą wstępną nagrodę od mojego mózgu i motywacja była tym większa. I tak to działa. Nasze ciało jakby ma mnóstwo takich mechanizmów, które dają mu troszkę do przodu, dają mu, można powiedzieć, taką premię, dokładnie, żeby nas troszeczkę zachęcić, żeby to działanie było takie bardziej energiczne. Natomiast najgorzej, jeżeli żyjemy cały czas z tego. No i teraz nawiążę do kortyzolu, czyli do hormonu stresu, o którym na pewno każdy słyszał, który wydziela się, kiedy musimy zareagować. To jest hormon, który zwęża naczynia krwionośne, podnosi ciśnienie krwi, zwiększa przepływ, przyspiesza, zwiększa wydzielenie glukozy na obwód naszego ciała, czystych depozytów w wątrobie, w mięśniach, wszystko jako z glikogenu uruchomione już w postaci glukozy, żeby mieć paliwo i mieć jakby energię do ruchu, do działania. Natomiast to nie jest tak, że mamy tych zapasów mnóstwo, to są takie depozyty na taką właściwą godzinę. Natomiast jakby będziemy ciągle z tego zabierać, to w tym momencie, tak jak już wcześniej wspomniałam, zabraknie depozytu dla innych hormonów, zaczną nam się pewne stałe procesy zawalać, zaczną nam się zmiany. I akurat u kobiet jest to też szczególne, bo na przykład nasz cykl hormonalny w takim miesięcznym rytmie, no to są takie stopniowe wzrosty i spadki pewnych hormonów. W momencie, kiedy nie mamy odpowiedniej ilości paliwa, no to nie ma jakby tych wzrostów i spadków, czyli na przykład przestajemy mieć owulację albo przestajemy miesiączkować. Zaczyna nas to niepokoić. Często nie ma przyczyny jakby strukturalnej w jakimś narządzie i to też nie zawsze jest łatwe do wykluczenia. Zaczyna się pielgrzymka po specjalistach. Bardzo często jakby tym pierwszym czynnikiem właśnie jest stres. Natomiast kiedy on trwa przewlekle, przyblokowuje jakby tą pracę cykliczną narządów, to w nich też mogą się tworzyć stany zapalne. Więc jakby tutaj to jest też takie duże uproszczenie, bo można by o każdym z tych zagadnień mówić wiele godzin. Natomiast jakby zabieramy sobie zapasy dla funkcjonowania naszego organizmu, a ten cykl akurat wymaga dość sporo energii. Jest to taki proces, który jakby nie patrzymy na to w ten sposób, ale jest no jakby dla naszego ciała mocno taki energochłonny. Zwłaszcza w pewnych momentach, czyli przed owulacją i przed samą miesiączką. Wtedy też jakby szczególnie trzeba zadbać o pewien rodzaj pokarmu, wysiłku, nieco innego. I to wszystko się przełoży na dobre funkcjonowanie. No i jakby ta jeszcze jedna ważna rzecz, co też jest zasięgłe, tak jak nawadnianie też tutaj z kubeczkiem, tak jak nasza koleżanka dietetyk Agata Zielnicka, zawsze zachęca, żeby mieć ciepłą wodę. Ja też to po prostu praktykuję, jak się da. I właśnie chciałam powiedzieć, bo a propos naszych spotkań cotygodniowych, też dotyczących żegnania stresu, to w każdym pokoju mam postawione szklanki z wodą. Był kiedyś taki film Znaki. Tam też rozstawiono szklanki z wodą. Także u nas jest nieustannie żart w domu, że spodziewam się jakiegoś bliskiego spotkania trzeciego stopnia, stawiając te szklanki. Natomiast jest cały czas po co sięgnąć, tak? Można wziąć ten łyk wody. Wracając jakby do tego trzeciego, może powiedzieć, procesu, który dotyczy każdego z nas i kobiety i mężczyzny, no to rytm dobowy. Nasz mózg i narządy, bo tu głównie chodzi o taką, może być współpracę, przez całą dobę ma pewne konkretne godziny zwiększonej aktywności pewnych obszarów i pewnych narządów. W momencie, kiedy nie wyśpimy się, czyli na przykład młode mamy budzone przez dzieci wielokrotnie w ciągu nocy, mają dużą deprywację snu. To jest troszeczkę jak tortura, czyli to, że nie ma tej pełnej dawki snu w jakiejś tam ciągłości, tylko jest nieustanne wybudzanie albo jakby nie ma kiedy nadrobić, to jest jakby zabieranie sobie maksymalnie tych swoich zasobów. To się później oczywiście odbudowuje, natomiast jakby ten sen jest czymś, co wpływa na wszystko, na nastrój, na napięcie ciała, nawet na naszą mimikę i na wiele jakby innych procesów, więc jakby ten sen to jest dużo. Ten sen też kosztuje więcej, tak? Mając te 20 parę lat, jesteśmy w stanie 3 dni imprezować pod rząd i dalej wyglądać świetnie, jeszcze bardzo dobrze zdać egzamin i właściwie nie odczuć. 10 lat później
to już dużo kosztuje i trzeba coś zastanowimy, zanim pójdziemy gdzieś na noc i zanim poświęcimy ten swój czas gdzieś, bo faktycznie to kosztuje bardzo dużo nasze ciało, to wybicie z rytmu i nie da się tego odespać w ciągu dnia. Godziny jakby stracone w tym rytmie dobowym są już nam zabrane i może być, że postarzają nas, więc zawsze patrzmy tak, niewyspanie, pójście późno spać, postarzyłyśmy się o dzień, dwa, miesiąc być może, jeżeli jeszcze to wynikało z jakichś właśnie dodatkowych okoliczności, które były wysiłkiem dla naszego ciała, metaboliczny na przykład, alkohol. Czyli tak naprawdę jakby ten sen to jest też bardzo dużo. A znowu mamy to wszyscy. W momencie, kiedy nie się... Tylko na chwilę w słowo Paweł tutaj do pokoju i tak mi pokazuje. Sen? Za późno, macha mi paluchem tak długo, że aż muszę na to zareagować. Po prostu tutaj za telefonem tak macha. Słyszysz? Bo mi cały czas mówi. No to się spać. Przepraszam cię najmocniej za tym. Nie bierz do siebie, ale faktycznie... Ja powinno. Ja też jestem nocnym majakiem i dlatego, że lubię pracować wieczorem, bo wszyscy śpią i mam spokój i nikt do mnie nie mówi. Mogę mieć ciszę. Natomiast bardzo zmieniłam te nawyki, bo jeżeli ktoś wstaje mały o 6 rano, a ja idę spać o 12, no to nie jestem w stanie po 6 godzinach być w pełni formy i lepiej się do mnie nie odzywać w taki dzień. Dlatego po prostu chodzę spać jak dziecko. Ale staram się nieco wcześniej wstać i więcej rzeczy odpuszczam wieczorem. Zajęło mi to parę miesięcy, to odpuszczanie. I takie robienie coraz mniej, krok po kroku, ale naprawdę widzę ogromną różnicę w tym, ile snu mam więcej i jak w ogóle funkcjonuję, że jestem milszym człowiekiem, bo to też to dużo zmienia, naprawdę. To niewyspanie, czasem się denerwujemy na kogoś, że jest, no nie wiem, wygląda niemiło, a może po prostu jest niewyspany. Albo reaguje w sposób taki, można powiedzieć, dość nieadekwatny do sytuacji. Często właśnie za dużo jest jakiejś takiej, może być złości, gburowatości. Nie pomyślimy o tym, że czasem wynika to z bardzo prostej rzeczy, niewyspania. Już nie mówię o innych czynnikach, ale to tak dużo zmienia, że też postrzegamy inaczej. Więc ten sen jest jakby no czymś, jak już nie mamy nic łatwiejszego do zmiany, spróbujmy chociaż iść godzinę wcześniej spać. Zwłaszcza jakby przed 23, bo to jest tak, że nasz sen w pewnych cyklach funkcjonuje, około 1,5 godziny. Czyli jakby musimy wejść przez fazę szybkiego ruchu gałek ocznych, rapid eye movement, faza śnienia, bardzo przyjemna, ciekawa. Niektórzy mówią, że nie mają snów i też chcę do tego nawiązać. Często wynika to z tego, że na przykład fazy snu są zaburzone, albo nie pamiętamy, bo jesteśmy tak zmęczeni, albo wybudzamy się i nie mamy szans jakby gładko przejść przez te fazy. I znowu nawiążę do młodych mam, które karmią w nocy. Często jakby mówią, że nie śnią miesiącami, śnimy, ale nie pamiętamy, bo jesteśmy nagle wybudzani w pewnych na przykład głębokich fazach snu, czyli jakby zupełnie inne fale mózgowe wtedy są aktywne. No i w tym momencie mamy jakby trudność z zapamiętaniem tego, co było na tej fazie wchodzenia w sen i wychodzenia z niej, więc wszyscy śnimy, natomiast ten sen, no właśnie przerwiemy go w niewłaściwym momencie, no to jest takie uczucie szoku, jakby ktoś nas w ogóle wyrwał z tego cyklu. No i to jest tak, że pewien pociąg odjeżdża o 23. Jeżeli my do niego nie wsiądziemy, czyli nie położymy się spać o tej porze, to kolejny odjeżdża o 1 w nocy. Czyli patrzmy sobie zawsze na ten nasz cykl przeznaczony na sen, w takich 1,5-godzinnych odstępach. Czyli jeżeli chcemy się wyspać sensownie, no to dobrze, to żeby to było 7,5 godziny, już te 6. Jeżeli mamy takie pełne, to jest nieźle. Faktycznie, ale niech jakby jest to zgodne jakby z tymi cyklami. I starajmy się iść troszkę wcześniej, jeżeli wiemy, że będziemy mniej spać. Na przykład wychodzimy wcześniej w góry, też się zdarza, tak? Można na jakiś czas zerwać noc, trzeba wstać o 4 rano, chodźmy spać o 9 albo 10 i mamy tą pełną ilość cyklów w nocy. Natomiast no, to, co robimy wszyscy w tej chwili, czyli przez godzinkę się dzisiaj naświetlamy, ale w dobrym celu, niebieskim światłem z telefonu. Na pewno będziecie mieć pobudzone neurony nie tylko od tego niebieskiego światła, ale od naszej rozmowy. Natomiast wykorzystajcie dobrze, więc po naszym spotkaniu polecam po prostu wygasić wszystko, już nic nie klikać. Ja spróbuję jakieś małe podsumowanie z Beatą stworzyć dla Was może w formie posta,
a wy po prostu poczytajcie książkę albo zamknijcie oczy, posłuchajcie muzyki, bo mózg po takim naświetleniu 2 godziny jeszcze jest w pełnej aktywności. Czyli na pewno do północy będzie pobudzony, aktywny, gotowy do jakiegoś działania mentalnego, co jest pozytywne. Natomiast pamiętajmy, że patrząc na telefon przed snem, kończymy później tak, że mimo, że zamykamy oczy i niby zasypiamy, no to nie jest efektywny sen. Tak, zabieramy sobie te godziny i podobnie z rano. Nie patrzmy od razu w telefon. Wyłączmy go na chwilkę. Wyłączmy budzik, jak korzystamy. Tak jak Beata mówi, że pijesz teraz te kilkaset mililitrów wody i to tak nawet precyzyjnie. Więc ja polecam uważny poranek, czyli wyłączam budzik, nie włączam Wi-Fi, ani nie korzystam po prostu z telefonu, tylko po prostu robię sobie coś ciepłego do picia, ogarniam swoje rzeczy, póki dziecko jeszcze śpi. Jakby korzystam jakby z tego takiego, by już być czystego, wolnego czasu, tak? Nie zapycham sobie od razu umysłu masą informacji i nie naświetlam się, to jest jakby też, no u nas ty dostajesz nagany od węża za późne spanie, a ja za naświetlanie się, więc u nas taką największą, można powiedzieć, przyganą jest nie naświetlaj się przed snem zwłaszcza, no bo jakby jesteśmy świadomi, że to wszystko mocno pobudza, no a każdy sobie z ręką na sercu odpowie, czy korzystam z telefonu przed snem, no to na pewno wiemy, że 3/4 osób powie, że tak. Ale fajna jest taka świadomość tego i małymi krokami zmierzanie do zmiany po prostu. Ty powiedziałaś o tych porankach, ja to też bardzo lubię. Bardzo lubię wstać przynajmniej godzinę wcześniej, zanim obudzą się domownicy. To jest rzeczywiście rano, no bo jak dzieci chodzą do szkoły, to jeszcze wstać godzinę, zanim się przygotuje śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Ale ten czas daje mi tak nieprawdopodobnie dużo, bo to jest właśnie czas bez żadnych telefonów, komputera, mediów społecznościowych. On jest tylko dla mnie. Na oddychanie, na rytuały tybetańskie, na właśnie picie wody, na dobrą herbatę, potem na kawę jak zdążę. I to jest nieprawdopodobnie bezcenne, bo przede wszystkim daje mi to, że daje mi spokój, to jest jedno, ale daje mi takie poczucie, że ja ciągle mam siebie tylko dla siebie. Jeśli nawet to jest ta godzina, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. I dla mnie to jest akurat element mały, jeden z budowania mojego dobrostanu. Że taki czas tylko dla mnie. Ty wspomniałaś o tym cyklu dobowym, co jest bardzo ważne, o śnie, mówiłyśmy o wodzie. Jakie są jeszcze elementy, które będą budowały, którymi możemy sobie pomóc? Zwłaszcza w tych czasach, które są stresujące, jest mnóstwo znaków zapytania, jest niepewność. Do mnie bardzo dużo osób pisze, właśnie są zdenerwowani, poddenerwowani, wpadają w jakąś panikę, w jakieś stany depresyjne. Jak sobie pomóc takimi małymi krokami? Powiedziałyśmy o wodzie, powiedziałyśmy właśnie o tym cyklu dobowym, o wcześniejszym chodzeniu spać. Spróbujmy najpierw pół godziny. O nie naświetlaniu się, co jeszcze? Ładne słowo, dobrostan, bardzo je też lubię, bo ono jest takie holistyczne, takie kobiece. Więc poza tymi elementami, o których już mówiłyśmy, odżywianie. I to jest coś, co zwłaszcza teraz, czyli jest zmiana pory roku. Robi się zimno, robi się ciemno. Nasze ciało potrzebuje magazynować, musi mieć zapasy, depozyty. Nie jest to czas na odchudzanie, nie jest to czas na diety sokowe, na surowe jedzenie, tylko na takie wsparcie swoich jelit. I teraz my coraz częściej o tym mówi. Jelita parę lat temu zyskały wreszcie należną im pozycję, można powiedzieć, w rankingu istotnych narządów. Tak, dokładnie, ponieważ po pierwsze są doskonale unerwione, ale po drugie mamy tam ogromną ilość dobrych bakterii, naszych, można powiedzieć, towarzyszy życia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my przez całe życie tą mikrobiotę jelitową kształtujemy. Ona się zmienia. U osób w wieku podeszłym zupełnie inne szczepy bakterii dominują niż na przykład u osób w naszym wieku czy u dzieciaczków. Więc to, co my jemy, też będzie wpływało na to, jak będziemy się czuć. Są schorzenia, w których jakby od razu widać, że coś niedobrego się dzieje z jelitami, czyli od razu jakby zmienia się zachowanie, emocje. U dzieci to także widać. Nawet u zdrowych dzieci jakby no od razu jest przełożenie na to, czym je karmimy,
A jak one się zachowują, jak one się same ze sobą czują, czy są pobudzone, czy są na przykład nadreaktywne, nawet już użyję takiego słowa, czy też właśnie mam taką dobrą regulację, począwszy od na przykład codziennej kubki, tak, która jest jakby jakimś tam też wyznacznikiem zdrowia naszych jelit, a u dzieci często już jakby na tym poziomie się pojawiają problemy, kilkulatków nawet, tak, i tu można by dalej dążyć, co oczywiście zawsze wiem, że w każdym zagadnieniu są różne przyczyny, ale jakby teraz chciałabym się skupić bez żadnych jakby tutaj wyjątków, na takim dobrym funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o tą naszą fizjologię. Więc ja zawsze mówię, że mózg potrzebuje tłuszczu, komórki potrzebują w naszym ciele tłuszczu, lipidy tworzą błony komórkowe. Tak samo białko jest nam potrzebne, żeby zbudować tą masę, tak? Więc my nie możemy odżywiać się bez tego. Więc dla nas kobiet zwłaszcza dobre oleje, różnorodność, orzechy, pestki, nasiona w przeróżnym wydaniu to jest po prostu bogactwo, tak? Jeżeli jemy mięso, no to jeszcze jest większy zasób, no bo można jeszcze skorzystać z wielu innych produktów, z jajek. Natomiast nawet w takiej wersji wegańskiej mamy całą gamę produktów i naszych tutaj rodzimych znowu. Nie trzeba szukać jakichś wydumanych. Tak naprawdę wszystko jest dostępne na najbliższym bazarku albo w spożywczym. I codziennie jakby troszeczkę tej bazy sobie dać, chociażby orzechy włoskie. Także to jest, ja je bardzo lubię, bo same wyglądają jak mózg. A jakby dają nam wszystko to, co trzeba. I też jeżeli mamy znowu to paliwo, czyli z czego budować, też nasze ciało inaczej funkcjonuje. No a druga rzecz, naturalny probiotyk, czyli kiszonki. Znowu wchodzimy w sezon na kiszonki. Kisić można wszystko, więc jeżeli oczywiście lubicie, spełniacie się kulinarnie, to możecie robić sami. Jeżeli nie, to jest tak duży wybór gotowych produktów z krótką datą ważności, takich dobrej jakości, że nic tylko brać i korzystać albo się wymieniać ze znajomymi, bo to też jakby daje nam tą stabilizację. Ta właśnie nasza, można powiedzieć, baza żywieniowa, jeżeli o to chodzi. No ale nawiązując do słowa dobrostan, poza tymi jakby takimi, można powiedzieć, elementami technicznymi, czyli odżywienie, nawodnienie, sen, jest też kwestia aktywności fizycznej, czyli tego, dlaczego nasze ciało jest stworzone i tego, co też jest mi bliskie w mojej pracy, czyli jakby dodanie ciału napięć. Dodanie ciału tej fali rozluźnienia i napinania. I począwszy właśnie od oddechu, i ten tytułowy wdech, wydech, to jest szersze pojęcie, bo to nie jest tylko nabieranie powietrza i wydychanie dwutlenku węgla. To jest wszystko, co się dzieje w naszym ciele. Czyli jakby nieustannie przez nasze tkanki przechodzi fala skurczu i fala rozluźnienia. I jak przyjrzymy się przeróżnym narządom, każdy ma swój rytm, każdy ma swoje tempo, każdy pracuje troszkę inaczej, ale jakby w całości naszego organizmu dominuje jakby taki przesył falowy, czyli jest moment napięcia, moment rozluźnienia. I jakby w takim szerszym ujęciu, czy już cofamy się teraz i patrzymy z dala na tego człowieka, nasza reakcja na stres to też jest taki wdech, wydech, tak? Czyli wdech, napięcie, aktywacja, przygotowanie i wydech, rozluźnienie, zwolnienie jakby z pustu, odpuszczenie. Jeżeli jakby patrzymy na taki rytm w naszym życiu, o, tak bym nawet powiedziała, to jest troszkę łatwiej. I znowu odniosę się do dziecka, bo łatwo nam dużo mówić o dzieciach, bo je widzimy z boku. Na siebie czasem trudniej spojrzeć. Natomiast dzieci też mają elementy zwyżki, aktywacji, a potem odpoczywają, tak? Czyli wyciszają się często właśnie do posiłku szaleństwo, zjedzą, jest jeszcze chwilę takie pobudzenia, a potem cisza, spadek. My też tak funkcjonujemy, tak? Nasze ciało też lubi te elementy zwyżki i te elementy wyciszenia. Natomiast dobrze to widzieć. No i ja płynnie może przejdę jakby tym wdechem, wydechem z takiego pierwszego punktu. Uważność. Czyli elementem naszego dobrostanu jest przede wszystkim uważność jakby w wielu, wielu aspektach, które też się przekładają na postrzeganie pewnych sytuacji jako stresowe. Czyli my, poza jakby tym regulowaniem ciała na poziomie fizycznym, zmieniamy też swoje postrzeganie pewnych sytuacji. I to też póki nie ma dużych problemów, bo nie mówimy teraz o schorzeniach psychicznych, o schorzeniach, które wymagają nadleczenia farmakologicznego, depresji, tylko mówimy o sytuacji
kiedy dbamy, kiedy mówimy o idealnym działaniu profilaktycznym, my już możemy dzisiaj pracować nad sobą i każdy ma tą pracę do wykonania. Nieważne, że wczoraj byłam w stanie zen, dzisiaj na przykład mogę już być czymś zestresowana i znowu myślimy, pracujemy nad sobą, oddychamy, staramy się spojrzeć na sytuację z różnych stron, zmienić jakby nasze postrzeganie różnymi sposobami, technikami. I tutaj też na pewno taka pomoc psychologiczna może być włączona. Natomiast normalnie, jeżeli nie mówimy o sytuacjach mocno problematycznych, zdrowa osoba może różne eksperymenty myślowe tworzyć, różne wizualizacje, różne techniki nawet połączone z pracą z ciałem, żeby tą uważność w sobie zbudować i żeby zmienić troszeczkę właśnie tą percepcję rzeczywistości. To naprawdę ma duże znaczenie. Czyli mówiąc w takim uproszczeniu, to ty wybierasz, jakie okulary ubierzesz, jak na coś patrzysz. I możesz być realistą. Natomiast chodzi o to, żeby robić to w taki sposób świadomy. To od czego zacząć? Jeszcze ja tutaj witam doktor Danielę, bo się pojawiła autorka książki Wdech, Wydech. Wcześniej też widziałam, jak Basia Bursztynowicz, znakomita autorka, też komentowała. Basia czasami bardzo wcześnie wstaje, więc mam nadzieję też, że Basiu, bardzo wcześnie chodzisz spać, żeby zachować ten rytm dobowy. Od czego zacząć tę naukę uważności? Od czego zacząć przygodę z oddechem? Bo to są teraz takie ważne i mądre słowa, dosyć popularne, ale często ludzie się ich boją. Mówią, jaka uważność, jaki oddech, przecież każdy potrafi oddychać. Jakie może być pierwsze ćwiczenie oddechowe, żeby nas z tym oswoić, żeby pokazać, że to jest dostępne dla każdego i tak naprawdę nie trzeba żadnych sprzętów, nie trzeba żadnego wyjątkowego miejsca. Nie trzeba faktycznie żadnych sprzętów. Pierwszym ćwiczeniem będzie oswojenie się ze swoim ciałem i ze strukturami, które oddychają. Bo bardzo często mamy jakieś pojęcie o tym, gdzie ten wdech się mieści i co się z nim dzieje, ale nie jest tak, że wdech brany do brzucha idzie do brzucha. To, że brzuch się wypełni, wypchnie do przodu, nie zawsze jest dobrym efektem wdechu. Często z wynikiem dużego ciśnienia śródbrzusznego, więc dla nas ważnym jest przyjrzeć się, gdzie to powietrze wchodzi. Dlatego my zawsze z Danielą polecamy proste ćwiczenie i jak macie wolne ręce, to polecam, spróbujmy sobie je zrobić. Połóżcie obie dłonie, spróbuję troszkę wycofać, połóżcie obie dłonie na dolnych żebrach w taki sposób, żeby troszeczkę je zbliżyć i spróbujcie wykonać wdech, który przejdzie przez nos pod mostkiem, aż do waszych dłoni na żebrach, rozsuwając je w taki sposób, jakby szły na boki, do przodu i do góry. Czyli wyobrażamy sobie taki ruch, jakby otwierające się skrzydła i zamykające. Wdech będzie wam otwierał, a wydech zamyka. Zaraz powiem o przeponie. Na razie myślmy o żebrach. Wdech i wydech. Spróbujmy zrobić ustami, nie nosem. Ja zawsze proponuję głoskę F, bo jest dość krótka, nie jest na tyle trudna, żeby się móc jakby na niej zmęczyć. Jeżeli robimy taki wydech, to on może być mocno pobudzający dla niektórych. Stąd już blisko do pewnych głosek, które pobudzają, na przykład wydechy, ale to też jest płytszy wydech. Dlatego jak chcemy głęboki, efektywny wdech i wydech, to pod dłonie, czyli dolne żeby poszerzamy, i ruszamy je troszkę w przód i w górę i z wydechem te żebra się zsuwają. Dlaczego mówimy teraz o żebrach? Ponieważ wewnątrz powietrze wchodzi do dolnych płatów płuc, które poprzez różne błony płucną, wiele jeszcze innych warstw powięziowych, przyklejają się do struktury kostnej klatki piersiowej, czyli to, jak nasza klatka piersiowa pracuje szeroko, jak jest obszerna, jak potrafi się powiększyć, to powoduje, że ta tkanka płucna jest rozciągana. To jest bardzo proste, wyobraźmy sobie to w ten sposób. Więc jeżeli nasza klatka piersiowa jest zamrożona, ściśnięta, zbita, jeszcze zamknięta, mamy barki do środka, taki ściśnięty brzuch, no to jaki tam jest ruch? Tam nie ma co się rozprężać. To jest troszkę jak takie rozciąganie, wieszanie pranie, tak, na sznurze. Rozciąganie, rozprostowywanie, żeby sobie lepiej wyschło. Jeżeli jest zwinięte, no to nie ma szans w odpowiedni sposób. Więc pierwsza rzecz, dajmy miejsce tym płucom, żeby pracowały.
No ale płuca to nie wszystko. Żeby a mi też nie porusza wola, tylko i wyłącznie, tylko jest jeszcze ktoś, kto tą wolę wykonuje, czyli mięśnie międzyżebrowe. One są malutkimi, króciutkimi mięśniami, ale bardzo silnymi i potrafią tymi żebrami pracować. I każda osoba, która nigdy nie oddychała w taki sposób, jest w stanie to wyćwiczyć. Robi to ogromny ruch, można powiedzieć, także na poziomie stawów kręgosłupa, czyli często wiele napięć w klatce piersiowej w ogóle schodzi, bo zaczynamy oddychać. Nie trzeba dużo, już mamy masaż dla narządów, bo jeszcze nam dochodzi nasza ukochana przepona, czyli duży mięsień, to jest taki mięsień jak kopuła. On gdzieś, jak spojrzymy, jest dość, można powiedzieć, mocno wysklepiający tą klatkę piersiową. I na wdechu, wyobraźcie sobie taki przyciskacz do kawy albo do herbaty, na wdechu ona schodzi w dół. I naciska leciutko na narządy, tak? A na wydechu wraca w górę. Dech i wydech. Dlatego, jak dołożymy sobie ten efekt przepony, bierzemy wdech, no to ta przepona nas bardzo, tak może być, dociska w dół. Czyli to wdech to jest moment takiego przygotowania do ruchu. No jak naciskamy w dół, to tam się robi ciasno. W jamie brzusznej jest ciasno. Dno miednicy u kobiety zwłaszcza jest troszkę obciążone. Więc nie robimy tu żadnych dużych ciśnień, nie dźwigamy raczej, staramy się przeciwnie, wykorzystać mądrze tą siłę wydechu, czyli zmniejszamy ciśnienie w jamie brzusznej, odciążamy dno miednicy i wszystko się wtedy ładnie napina, zacieśnia, czyli mięśnie brzucha, powięzi brzucha, a my możemy efektywnie ten ruch wykonać. Ten wydech nam pomoże. Natomiast jak spojrzymy sobie na w ogóle pracę przepony, zawsze to z Danielą porównujemy do gaszenia i zapalania światła. Jeżeli bierzemy wdech, to jest taki ping, czyli pobudzenie, aktywacja. Nasz mózg przełącza się na układ współczulny, czyli układ, który odpowiada za akcję, działanie, napięcie mięśni, pobudzenie, taką, można powiedzieć, reaktywność. I wydech, przepona sobie wraca na miejsce, odpoczywa, już nie jest naciśnięta niczym, gasimy światło, czyli układ przywspółczulny. Wyciszenie, odpoczynek, układ pokarmowy, seks i tak dalej. Czyli wszystkie czynności, które wymagają od nas relaksu, takiego mentalnego także, no ale też takiego luzu, takiej miękkości w ciele. Czyli jakby dwa, taki yin-yang, tak? Jeżeli chodzi o nasz wdech i wydech. One się równoważą, ale ta równowaga bardzo mi się zawsze podobała, jak w pracach naukowych poprawiano, że większa połowa, no oczywiście jakby jest to błąd językowy, natomiast śmieję się też z niego, ale co mamy na myśli? Wydech powinien trwać dłużej, bo to nie są równe połowy, tak? To są części. I ten wdech to pobudzenie, jeżeli będzie równoważne z wydechem albo dłuższe, no to my będziemy cali tacy rozedergani, tacy napięci, hipertoniczni, pobudzeni. Często, na pewno wielu z Was ma takie doświadczenie, idzie do fizjoterapeuty i słyszycie przy wejściu, a Ty to naprawdę jesteś cały tu napięty i taki pobudzony. To widać. Dlaczego? Od razu są napięte mięśnie okolicy gnykowej, szyi, okolicy nad obojczykami. Jest tu pewnego rodzaju napięcie, które my wiemy, że towarzyszy takiej pracy dodatkowej mięśni oddechowych, takiemu też napięciu psychicznemu i bardzo często jakby to, zobaczcie, jak jakby sposób oddychania, stres, jakby zmienia nasze ciało i jak się to ciało czyta dłońmi i też wizualnie, to jakby pewne rzeczy już widać, nawet z mimiki, z napięcia mięśni, złożenie gałek ocznych, to wszystko już jakby się dzieje, więc chcemy troszeczkę wyrównać naszemu ciału, wyciszyć je, zwłaszcza, że jeżeli jesteśmy takim typem osoby aktywnej, pobudzonej, bo to też zależy od naszej osobowości, wydłużamy wydech. I ten wydech wydłużony z tym odpowiednio długim wdechem, tak bym to nazwała, daje nam właśnie tą równowagę, tak? Czyli nie połowy, te dwie części prowadzące do tej, powiedzmy, równowagi, tak? Czyli w tym przypadku to yin jest takie malutkie, a to yang, przepraszam, to yang jest takie malutkie, a to yin jest takie duże, tak? Troszeczkę jak plemnik i jajeczko, tak? Czyli znowu tego elementu, tego pierwiastka wyciszenia kobiecego musi być trochę więcej, bo wtedy po prostu pojawia się faktycznie naszego mózgu wyciszenie. I dłuższy wydech będzie dawał prowadzenie układowi przywspółczulnemu, czyli właśnie temu wyciszającemu, czyli to, że my robisz, Beatko, te rytuały tybetańskie już dość długo, więc też pewnie widzisz te efekty pobudzenia, bo tamte oddechy
mają właśnie taki wydźwięk. Ja cię też poproszę, żebyś o nich opowiedziała, bo na pewno wiele osób jest ciekawa, bo czasami jesteśmy tacy senni, może być ospali, tacy może być zastygnięci nawet w czymś, nawet w stresie, można powiedzieć. I czasem potrzebujemy jakby tego pobudzenia, żeby się w ogóle z tego koła wyrwać. A potem dopiero regulujemy. Albo przeciwnie, czasem potrzebujemy na zwykłego jakby dotknięcia, tak? Takiego poczucia własnego ciała, a potem dopiero możemy ocenić, co nam faktycznie jest potrzebne, więc ja z kolei częściej z pacjentami pracuję nad tym drugim aspektem, czyli zanim wejdziemy w jakieś, bo rytuał tybetański to już jest coś większego, można powiedzieć, tamten oddech jest takim, wręcz w niektórych przypadkach mocnym doświadczeniem, i nie dla każdego w danym momencie życia. Natomiast my pracujemy na takim poziomie fundamentalnym, czyli po prostu nauczenie tego przepływu oddechowego i w ogóle uruchomienie. I ta praca z przeponą, praca z oddechem czasami wystarczy. Czasami nie trzeba nic więcej i właściwie terapeuta jest tylko osobą, która, może powiedzieć, inicjuje ten proces w ciele, ale reszta się zaczyna dziać sama, no bo wzbudzamy tą falę napięć i rozluźnień na poziomie fizycznym, no a też nasz mózg odpowiednio sobie tutaj reguluje aktywację, czyli nie spalamy żarówki, nie mamy cały czas układu współczulnego, tylko mamy trochę więcej tej ciemności, tego wyciszenia i to też super działa. Więc może takie małe ćwiczenie, które Wam pokażę, o co chodzi. Myślę, że może być nawet trudne na początku, a na pewno wiele z Was już je zna. Spróbujmy sobie wziąć zwykły wdech, liczony na 4, i wydech liczony na 4. I będziemy go wydłużać. Możecie dać dłoń na mostek, a drugą na brzuch i albo na granicy żeber, czyli tutaj, gdzie łuki żebrowe się zbiegają, a jedną na mostek. I spróbujmy wziąć wdech i wydech. 1, 2, 3, 4. I jeszcze 1, 2, 3, 4. I wydech. 1, 2, 3, 4. I teraz wydłużcie wydech. Zróbmy wydech na 8, czyli dwukrotnie dłuższy niż wdech. Jeżeli czujecie, że już pozbyliście się powietrza i nie ma już co wydychać, zróbcie sobie 1-2 sekundy bez dechu. To też będzie regulowało Wasz układ nerwowy. I bierzemy wdech. 1, 2, 3. I tu też można 1-2 sekundy bez dechu. Ja bardzo lubię te bezdechy, bo to w ogóle daje taki piorunujący efekt dla obniżenia tętna, ale o tym za chwilę. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puszczamy luźno. Możecie sobie kontynuować przed snem, możecie wydłużać wydech i tą przerwę między kolejnym wdechem, ten bezdech także. I można w ten sposób obniżyć sobie tętno. I fizycznie nawet możecie to zmierzyć. Nawet nie musicie palpacyjnie, czyli palcami. Możecie zapiąć sobie po prostu zegarek na nadgarstku, oddychać i patrzeć, jak dzieje się magia, czyli wasze tętno spada, a wy macie realny wpływ na swoje ciało. I to są naprawdę bardzo proste techniki. I na pewno każda osoba, która trenuje sport, też widzi, że pracując z tym oddechem, no nie da się jakby robić sportu bez oddychania, może bardzo realnie wpłynąć na tętno na przykład, tym samym na ciśnienie, więc jakby już nasze ciało ma troszkę lżej, tym samym nasz mózg nie czyta sygnałów alarmowych, bo ich nie ma po prostu, dajemy mu troszeczkę więcej ulgi. Przepraszam, się rozgadałam. Nie, bo to bardzo, wiesz co, bardzo dobrze powiedziałaś, że to ćwiczenie można wykonywać wieczorem. Ja wykonuję podobne i bardzo je lubię. I często przy nim zasypiam, taka prawda. A to jest dobry skutek. Że też biorę taki bardzo łagodny, długi wdech, potem bezdech i bardzo łagodny, długi wydech. Ten bezdech jest tak długi, żeby ten wydech był spokojny, żeby się nie krztusić, nie dławić. I bardzo lubię to ćwiczenie, bo on właśnie niesamowicie wycisza, łagodzi moje emocje. Gdyby ktoś jeszcze chciał jakieś ćwiczenie oddechowe, albo jak się wyciszyć wieczorem, bo już jak lądujemy w łóżku,
to często te myśli z całego dnia nas atakują. Tutaj sprawa niezałatwiona, ten coś powiedział, tam nie powiedział, dzisiaj tyle osób zarażonych i to jest taki moment, kiedy po prostu dostajemy strzały z każdej strony. Jak wtedy wyciszyć nasz mózg? Jak sobie pomóc? Jak ten stres oswoić, pogłaskać? Po pierwsze wyznaczać granice, swoje granice i priorytety, czyli tą pierwszą granicą będzie to, że oszacujemy, na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu. Więc leżąc w łóżku mamy wpływ na to, że rozluźnimy się, dobrze wyśpimy, nie wpuścimy jakby do tej sfery spania tych spraw z zewnątrz, no bo to wszystko jakby wchodzi za nami, jeżeli pozwolimy temu wejść. Patrzmy na to w ten sposób, ktoś do nas przyszedł w odwiedziny i w brudnych butach wszedł do tej sypialni. Nie chcemy tego. Więc jakby takie odgrodzenie na takim, można powiedzieć, psychicznym poziomie. Po pierwsze. Po drugie, zajmijmy się czymś, co odwróci naszą uwagę od natłoku myśli. A też wtrącę, że natłok myśli przed snem albo budzenie się w nocy i z tą myśli, no to są wyczerpane nadnercza i podwyższony kortyzol, więc jakby budząc się w nocy albo przed snem, mając natłok myśli, powinniśmy już czuć się zaalarmowani. I ja też tutaj wtrącę, że jeżeli takie symptomy się pojawiają, zróbcie po prostu zwykłą morfologię jako pierwszą rzecz, która będzie w stanie wyznaczyć jakąś właśnie nierównowagę. Ale wracając jakby do odzyskania równowagi, to co już mówiłaś o twoim oddechu przed snem, to jest świetny sposób, czyli po prostu oddychamy. Ja też bardzo lubię dwie proste medytacje, które razem z Danielą zamieściłyśmy w książce, czyli body scan i kolory. Kolory to jest najprostsza i nawet można ją robić z dziećmi. I są cudowne książeczki, które też pomagają dzieciom się relaksować, uczyć już od pierwszych lat życia takiej, można powiedzieć, świadomości swojego ciała i tego regulowania pewnych emocji, nastrojów, czy też właśnie pobudzenia. I kolory to jest medytacja, którą uwielbiam. I ja często jak jestem w takim dobrym stanie, mam takie flow, to na drugim kolorze zasypiam. Czyli zaczynamy sobie... Medytacja, jak ona wygląda i na czym polega? Właśnie bardzo często słowo medytacja od razu odpycha i wszyscy myślą, no nie, no przecież ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie jestem mnichem, nie wiem jak to robić, to jest chyba jakiś magic. To nie jest żadna magia, to jest dla każdego, znowu wracamy jakby to jest praca mentalna, ale to nie jest skomplikowana praca mentalna, przeciwnie, totalnie upraszczamy, czyli to jest najtrudniejsze, staram się nie myśleć o niczym innym, to nie wymaga nic więcej ponad to, że mamy po prostu uwagę na konkretną myśl. Tą myślą może być wdech i wydech, czyli liczenie oddechów. Najprostsza medytacja dla początkujących, można też na leżące, chcemy zasnąć, rozluźnić się. Liczymy od 1 do 10, od 10 do 1 każdy wdech, wydech. I jedno odliczenie jest na pełny wdech i wydech. Natomiast kolory. Na wdechu wyobrażamy sobie, że nasze ciało się delikatnie rozluźnia, może powiedzieć zapada nawet w pościel, tak mówimy o zasypianiu, a na wydechu wyobrażamy sobie, że wypełnia się kolorem i zaczynamy sobie od czerwonego. I wyobrażamy sobie, że zalewa nas ten kolor od stóp, od dłoni do centrum, po szyję i głowę. Obserwujmy, jaki ten kolor ma odcień. Czy jest jakiś obszar ciała, w którym mamy trudność z wypełnieniem wyobraźni tym kolorem. Bo zobaczymy, że robiąc to regularnie, będzie pewna różnica w tych odcieniach, w tym czasie nawet koncentracji nad tym kolorem. Drugim kolorem wdech, znowu luźno i z wydechem będzie pomarańczowy. Jeszcze możemy iść krok dalej i wyobrażać sobie obszary ciała, czyli czerwony to jest baza, tak? Nasze tkanki, krew, mięśnie, kości, czy wyobrażam sobie całe ciało, jakby tą witalność, może być z tym kolorem zyskuje. Kolejny wdech i z wydechem pomarańczowy okolica miednicy. Żółty, nasze narządy. Z kolejnym wydechem zielony, okolice serca, klatki piersiowej. Niebieski, gardło. I często polecamy właśnie jeszcze użyć dodatkowo takiej wizualizacji jego przepływającej wody w tym rejonie. I często jak mamy jakąś złość, niepokój, tu jest zacisk, mamy chrypkę. One mogą trwać latami nawet, jeżeli chodzi o takie właśnie napięcie w tej okolicy. Więc jakby to też pomoże troszkę rozluźnić. Później
ciemno-niebieski, ciemno-fioletowy, okolice już jakby struktury mózgu, tak, czyli ezoterycznie niektórzy mówią trzecie oko, ale my możemy powiedzieć, że powiedzmy poziom przysadki, czyli jakby też podwzgórza rejonów wydzielania hormonów. Wyobrażamy sobie, że nawet może jakiś taki, może powiedzieć, gwiezdny pył nas wypełnia, granatowy, i jakby z czubka głowy całkiem biały i lekki. Więc przejście sobie całą sekwencję od czerwonego do tego białego najczęściej już co najmniej nas rozluźni. Co mówią często osoby, które stosują taką prostą medytację, że mają na przykład w ogóle szansę zapamiętać swoje sny, albo że sny są w kolorze. Albo że w ogóle zasypiają i nigdy nie docierają do tych wyższych kolorów, więc jest bardzo, bardzo prosta, a daje jakby już namacalne efekty. No i zadaniem jest myślenie tylko o tym kolorze w danym momencie. To troszkę jak nie myśl o różowym słoniu, więc jeżeli mamy trudność z przymuszeniem się ze słowem albo ze skoncentrowaniem się na tym, no to może spróbujmy dla przekory powiedzieć nie myśl o tym kolorze i wtedy ten efekt będzie. No a ta druga prosta, może powiedzieć relaksacja, body scan, znana na pewno osobom, które chodzą na zajęcia jogi albo inne formy mentalne, no to koncentracja na każdym rejonie ciała, czyli od małego palca stopy, przez pozostałe, przez łydkę, kolano, udo, pośladek, przez drugą nogę, brzuch, plecy, klatkę piersiową, ramiona i później stopniowo również idąc jakby do obwodu, do małych palców dłoni, szyję, okolice podgnykową, twarz, wszystkie mięśnie, mam takie uczucie, że wszystko wiotczeje, spływa i to jest bardzo fajna wizualizacja, no bo znowu... Zawsze zasypiam. Na mnie to też dobrze działa, ale uważam, że to też jest działanie przeciwzmarszczkowe, ponieważ my rozluźniamy całe ciało, to nie myślimy o twarzy, a twarz potrzebuje tego samego, więc to też bardzo fajnie działa właśnie to poczucie, że jak puszczasz kontrolę, rozluźniasz, język opada, napływa ci ślina do ust, to jest zawsze dobry symptom rozluźnienia, więc nie przejmujemy się tym, rozchylone lekko stawy skroniowo-brzuchowe, czyli lekko usta otwarte, też nam mówią o tym, że jest właśnie tutaj troszkę luzu w tej okolicy, a to akurat dla wielu osób jest istotne, bo też napięcia powodują bruksizm, czy chociażby właśnie takie zagryzanie, napinanie, widać często, jak te mięśnie pracują nadmiernie, więc to też jest istotne przed snem. I to jest taka naprawdę prosta relaksacja. Jak nie lubimy sami sobie wyobrażać tych elementów, można odsłuchać. Jest mnóstwo wirtualnych relaksacji. Jest trening autogenny Schulza, jest trening Jakobsona, są różne relaksacje jogowe. Więc kto co lubi i ktoś nam może miłym głosem mówić do ucha o rozluźnianiu poszczególnych partii ciała, a my tym samym zasypiamy na przykład, albo właśnie rozluźniamy się. No i jeszcze jest jakby jedna korzyść, bo daje nam to coś no, najbardziej istotnego, to świadomość ciała. Czyli ja wiem, że to czasem może być trudne na początku, ale odkryjemy, jak wiele miejsc jest bolesnych albo napiętych. Dopiero zlokalizujemy, jak wiele miejsc potrzebuje uwagi, bo często mentalnie jakby czujemy się cali spięci, ale okazuje się, że to są konkretne rejony i to bardzo pomaga. Obie zresztą ta medytacja, ta relaksacja dają dużo takiego, można powiedzieć, wczucia się w siebie, spojrzenia na siebie. No i to też ze sposobu na zaśnięcie jest dość istotne, no bo zobaczmy znowu, gdzie ta nasza uwaga idzie, na cały świat dookoła, nawet na ten najbliższy, tak, w domu, a na nas najmniej, najczęściej. I kobiety są mistrzyniami w tym, żeby czynić dobrze dookoła, a siebie ustawić na końcu. I okazuje się, że dzień się skończył i nie zrobiło nic dla siebie, także absolutnie nie miałam wyrzutów sumienia właśnie tutaj zabierając ten czas mentalny i poświęcając go sobie, czy to właśnie rano, czy przed snem, małymi krokami, bo będziemy oczywiście zabierać coraz więcej tego czasu, no bo jakby nasze zasoby gwarantują też dobrobyt tym osobom, o które dbamy. I też trzeba na to tak patrzeć. I trzeba o tym mówić na głos, bo jak mama... z maseczką w samolocie. Troszeczkę tak, dokładnie. Też użyłyśmy tego przykładu. No bo jakby jak to dziecko sobie bez nas poradzi, tak? Albo wiele naszych obowiązków jest właściwie nie do odtworzenia przez inną osobę, bo często nawet nie mówimy, że to są nasze obowiązki. To są tak oczywiste sprawy dla niektórych osób.
Stąd jakby myślmy o tym, żeby mieć z czego nalać, żeby mieć po prostu te zasoby. Też użyłam takiego słowa w książce z Danielą, rezerwa mózgowa. Czyli jakby tak, czyli to jest właśnie jakby to wszystko, co już wymieniłyśmy. To jest to, że mamy zasoby w postaci budulca dla naszego organizmu, mamy nawodnienie. Jesteśmy wyspani, czyli tym samym dużo lepiej funkcjonuje nasz rytm dobowy. Wszystkie osoby, które pracują na przykład na zmiany nocne, jakby nieustannie poddają swój organizm takim obciążeniom i to dużo jest dla ich organizmu, dużym jest to kosztem dla ich organizmu i oni muszą szczególnie jakby dbać o to, żeby wyrównać sobie to jakoś, dbać o to właśnie wyregulowanie snu. To jest jakby też taki no, wspaniały temat, jeżeli chodzi o sen. No i jakby idąc dalej właśnie dbanie o ruch i to nie musi być sport, to jest duże słowo. Niech to jest po prostu masaż w domu, może być masaż szczotką, masaż pod prysznicem. Może być pójście na masaż raz na miesiąc na przykład i to już dużo daje. I ten raz na miesiąc może sprawić, że miesiączki będą mniej bolesne, na masaż czy do fizjoterapeuty, czy po prostu jakieś inne zabiegi, które dają ciału takie ukojenie, rozluźnienie. To może być saunowanie, które w zimie się super spisuje, albo masowanie i saunowanie, które też to ciało będzie znowu napinało, pobudzało, rozluźniało, czyli jakby na wielu poziomach mamy tutaj ten efekt takiego właśnie falowania w naszym ciele. To może być po prostu pójście na spacer. I znowu ja się pochylam tym spacerem, bo to jest najlepsze. To jest najlepsze, co możemy dać. Czyli spacerować może każdy. Od maluszka, który ledwo zaczął chodzić, po osobę w wieku naprawdę przepięknym, podeszłym i bez jakby żadnych tutaj wyczynów, tak? Chodzi o to, że nasze ciało potrzebuje tego ruchu. My musimy dać mu właśnie tą płynność, my musimy troszkę poprzemieszczać. Ono, jakby, tak, ono się samo po prostu, można powiedzieć, napędza, reguluje, tak? Tak jak nie łożyska, tak? Nasze stawy po prostu się same nawilżają, tylko muszą mieć te napięcia, rozluźnienia, więc nie trzeba wiele. A jeszcze jak dołożymy kontakt z naturą, jeszcze jak dołożymy jakby, nadamy wartości pewnym przeżyciom, no bo to też o to chodzi, tak? Wszyscy mówią, ceni moment, docenię to, co masz. To są takie znowu hasła, które nie są frazesami. Tak bym powiedziała, że mimo, że mogą tak brzmieć, ja bym się zastanowiła nad nimi, jako właśnie nad receptą na te czasy teraz. Czyli to, że doceńmy to, że można iść na spacer, napić się herbaty ciepłej, jakby spojrzeć na pewne rzeczy, które mamy na co dzień i uważamy, że nie ma fajerwerków, przecież to jest taka zwykła rzecz, spojrzeć na nie jak na coś niezwykłego i pewne rzeczy postrzegać jako takie, które dostaliśmy na chwilę w życiu i trzeba je naprawdę cenić. To troszkę jak, nie wiem, pobyt w jakimś przepięknym miejscu przez tydzień na wakacjach. Nie martwimy się zmianą pościeli ani innymi aspektami. Po prostu korzystamy i po prostu celebrujemy, robimy zdjęcia. Traktujmy tak jakby naszą codzienność. No bo to my jej nadajemy znaczenie i to też bardzo dużo zmienia. Jak zaczynamy dbać właśnie, widzisz, ty zaczęłaś się nawadniać. Ja się pilnuję, żeby się nie naświetlać przed snem, chociaż strasznie lubię czytać i czasem czytam na tablecie albo telefonie. Natomiast tymi małymi kroczkami dochodzimy do takiego jakby nadawania znaczenia naszym zdrowym nawykom, naszemu ciału, naszemu życiu, co się przekłada na wiele rzeczy, tak? Czyli jest ta energia do działania, jest motywacja, jest nawet jeżeli mam wrażenie, że nie robimy za wiele, wręcz po prostu jest taka ściana, tak? Świetnie, mam dobre nawyki, ugotowałam wspaniały obiad, byłam na spacerze. W sumie to teraz siedzę i się nudzę. Super, to jest po prostu bezcenne, bo nuda to jest pierwszy krok do kreatywności. I jeżeli już masz to poczucie, że masz tej przestrzeni dużo w ciągu dnia, to jest sukces. To już jest pierwszy krok do sukcesu i już możesz pójść gdzieś dalej z tym działaniem. Czyli za chwilę się pojawi, twój mózg zacznie za chwilkę działać, bo mózg nie stoi. Mózg cały czas nigdy pracuje. Nie odpoczywa właśnie. To jest niesamowite. Mózg nigdy nie odpoczywa. Ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, że te takie małe, wielkie cuda są najcenniejsze. I jakby celebrujmy to, na co mamy wpływ. Na tę szklankę ciepłej wody, czy ulubioną herbatę, czy rano kawę z kardamonem. Ja na przykład podczas naszej rozmowy, aż się zatrząsł stół, miałam włączony taki dyfuzor, proszę bardzo, z olejkiem, który się nazywa Balans i on mi tutaj tak pięknie pachniał. Tak. To są takie drobiazgi, które sprawiają, że naprawdę lepiej się czujemy i my się uśmiechamy do świata i wtedy też ten świat się
uśmiecha do nas. Gosiu, bardzo, ale to bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę, za mnóstwo cennych rad, za oswojenie naszego ciała, jego budowy, funkcjonowania, przepony i tak dalej. Cudownie, że powiedziałaś, że zrobimy coś takiego, rzeczywiście taki post, który by to podsumowywał. Myślę, że będzie dobry. Ja zapraszam na profil Gosi, bo tam też dużo cennych takich uroczych, ciepłych obrazków, które dają ukojenie. Wdech i wydech, książka absolutnie na dzisiejsze czasy. Jak się dziękuję. Nie da stresu, moją. Jak go oswoić i ugłaskać, a właśnie też masz swoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spokojnej nocy i spróbujcie pooddychać. I spróbujcie zasnąć po tym, czego się dowiedzieliście. Wyłączamy wszystko. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc.